I pozostajemy w temacie pasjonatów spływów kajakowych. Otóż już po raz czwarty członkowie klubu Meander Saupek zorganizowali integracyjne spotkanie pod nazwą Meander Orient Express. W tym roku całe to 3-dniowe przedsięwzięcie było prezentem dla dzieci ze śląskich placówek opiekuńczo-wychowawczych. Ponad setka dzieci, która nie ma możliwości wyjazdu na wakacje, mogła w miniony weekend korzystać z atrakcji, które specjalnie dla nich zorganizowali wielbiciele kajaków z klubu Meander. Mamy dzieci właściwie z całego Śląska. Mamy lokalne dzieci z Krzyżanowic, z Czerwionki Leszczyn, z Wodzisławia, z Katowic, żorskie dzieciaki, dzieciaki raciborskie. Po prostu skąd tylko zareagowały jakiekolwiek ośrodki pomocowe, zareagowały na nasz sygnał, wszystkich przyjmowaliśmy. A okazji do aktywności było tu naprawdę sporo. Po piątkowym powitaniu z ogniskiem i kiełbaską dzieci od sobotniego ranka uczyły się pierwszej pomocy, brały udział w konkurencjach sprawnościowych, warsztatach gastronomicznych, muzycznych i plastycznych, grały w siatkówkę, a także, czego nie mogło zabraknąć, pluskały się w wodzie i poznawały kajaki, którymi również zjeżdżały ze specjalnie zbudowanej przez gospodarzy rampy. Pan nas popycha, jedziemy, później jak jesteśmy na samym dole, wyskakujemy i płyniemy. Czy jesteś potem mokry, jak już wpadasz do tej wody z kajakiem? No. Taki plus? No. Ale nie jest to niebezpieczne? Nie. Czy ty już korzystałaś z tej rampy? Nie, ale się nie boję. Nie boisz się, a widziałaś, jak już inni skaczą? Nie, ale jechałam już dużo razy z wujkiem i z babcią na kajaku i to nie jest straszna rzecz, nie? A czy ktoś się wywraca tutaj z tej rampy? No, jeden na osoba rok temu, nie? Ale w tym roku jeszcze nikt się nie wywraca? Nie, jeszcze w tym roku nie. No, kolega chyba jeszcze. Powiedz mi jeszcze, co ci się tutaj najbardziej podoba na tych takich wakacjach? Najlepsze to jest to, że można sobie pozwiedzać najlepsze, a później możesz sobie... Możesz korzystać z różnych atrakcji. A kolejną z nich było nietypowe przygotowywanie popularnych przysmaków pod czujnym okiem i nosem specjalistek. Dzieci od podstaw rozpoczynają robienie ciasta naleśnikowego, łącznie z pomocą tutaj w pieczeniu, dekorowaniu i oczywiście... Sprzątaniu. I konsumowaniu, co najważniejsze. Nie, chyba. Czy te naleśniki będą tutaj na ognisku pieczone? Chyba to jest taka największa atrakcja, że staramy się upiec te naleśniki na ognisku. Dla nas to też jest atrakcja. A czy jakieś próby były? Czy to wyjdzie? Oczywiście, już dwie grupy głodomorów spałaszowały całą misę ciasta naleśnikowego. Piekły dzieci same na ognisku, także wychodzi. Każdy może sobie wybrać potem na dzień, nie? Każdy wybiera i dekoruje czym chce, to znaczy w miarę możliwości. Świeże powietrze nad rzeką zamiast kuchni i płomienie ognia do smażenia. Z możliwości do takiego sposobu przyrządzania naleśników nie mogła oprzeć się spora grupa młodych kucharzy, która czas spędzony z wodniakami z chałupek z pewnością będzie jeszcze długo wspominać. Ta impreza oczywiście nie mogłaby się odbyć, gdyby nie ogromne zaangażowanie wszystkich członków klubu i naszych przyjaciół. Dziękujemy bardzo również sponsorom, masę firm się włączyło to, a przede wszystkim dziękujemy gminie Krzyżanowice za to, że nas tak hojnie wspiera. A trzeci dzień czwartej edycji Meander Orient Express zarezerwowany był już na spływ kajakowy, w którym oczywiście wzięły udział wszystkie zaproszone dzieci.